Cześć! Z tej strony Janek. Jak już wam obiecywałem, zajmę się teorią o The Royal Order of the Holy Mackerel. Ale dzisiaj to nie będzie normalna teoria, to będzie takie ostatnie wyjaśnienie, finalna teoria. Chciałbym was od razu przeprosić. Miałem to nagrać wczoraj, ale nie było czasu. Ale teraz już na szczęście jest, więc to nagrywam. Jeszcze chciałbym pozdrowić moją przyjaciółkę Anastazję. Nastka, pozdrawiam cię. No więc przejdźmy do rzeczy. Dobra, The Royal Order of the Holy Mackerel. Jest to według mnie stowarzyszenie, które założył Stanek. Dlaczego je założył? Dobra, najpierw omówmy podstawy. Jak wiadomo, w chacie, w tajemniczej chacie są różne symbole dotyczące tego stowarzyszenia. Na przykład logo tego stowarzyszenia, te dziwne H. No na przykład, tak? Zostało to stowarzyszenie też wspomniane w książce Deepers and Mabel's Guide to Mystery and Non-Stop Fun. I było tam napisane właśnie The Royal Order of the Holy Mackerel. I że to jest stowarzyszenie. I że Deeper się zapyta właśnie Stana, o co chodzi z tymi różnymi symbolami i czy on ma coś z tym wspólnego. Stan oczywiście zmieniał temat. To znaczy, że on to ukrywa. Jeszcze nie zdradził im tego, a obiecał w A Tale of Two Stans, że już nie ma żadnych kłamstw. Tak właściwie to też Deeper mu to powiedział, ale dobra. Według mnie to stowarzyszenie zostało założone, ponieważ Stan wpadł na pomysł, że będzie one dotyczyć właśnie przetrwania apokalipsy. Tak, zdziwienie. Dlaczego twierdzę, że one jest związane z apokalipsą? W jednym z odcinków pierwszego sezonu Stan powiedział do Robiego: kupuj złoto, apokalipsa nadchodzi. O, oczywiście jak wiemy, niektórzy mieszkańcy Gravity Falls mają na sobie wisiorki ze złotem, nawet Stan. I był jeszcze na YouTubie, na kanale The Mystery of Gravity Falls, właściwie taka seria, jak ona się nazywała? Coś tam, McGucket Conspiracy Channel, czy jak to tam się nazywało? Że właśnie McGucket wyjaśniał różne sekrety miasta i właśnie wspomniał o złocie. I według mnie, o, właśnie wam pokażę ten klip. Hooray! Howdy there! McGucket here! I've seen so many gold medals here in Gravity Falls! I thought we was hosting some sports thing event! Is making any sense to you? I think he's just crazy. But then I found out, no, those ain't for awards! What are you playing at, old man? They're for a secret society! Everyone's in on it! Old Stan Pines, Sheriff Blubbs, that mini golf pro! I've seen this before. The guy at the carnival! I wish I could tell you more, but I can't! Oh my goodness, my tooth is gold! Wow! Maybe I'm one of them! No dobra, to ja już wam to pokazałem. Jeszcze Wendy w Weird Magedonie części pierwszej powiedziała, że chodzi na kurs, w którym są ćwiczenia jak przetrwać apokalipsę, ale nie jestem do końca pewny, czy chodziło akurat o The Royal Order of the Holy Mackerel i czy rzeczywiście to stowarzyszenie ma coś związane z apokalipsą. Dobra, więc to jest prawie wszystko. I jeszcze jak możemy to dodać, akurat niektóre osoby, które miały wisiorki ze złotem, były w chacie w Weird Magedonie 2, kiedy się wbili do niej. I nie zapominajmy, że Stan miał napisane na tej szacie takiej czerwonej Chief, co oznacza po angielsku szef. To oznacza, że był szefem tego stowarzyszenia. I w sumie to tyle. Mam nadzieję, że zgadzacie się z moją teorią. I napiszcie w komentarzach, co o tym twierdzicie, bo według mnie to jest jedyne logiczne wytłumaczenie co do tego stowarzyszenia. Nie będę teraz robił podsumowania, czego wszystkiego powiedziałem. Możecie sobie obejrzeć to jeszcze raz, a ja wam dziękuję za oglądanie. Życzę wam szczęśliwego nowego roku, ale jeszcze jutro może coś nagram. No to na razie, cześć!